drużyna gości do drugiej części spotkania przystępuje bez zmian. Sędziowie skąd sędziowie są? Nazwiska to jest mało ważne. Skąd są? Z Polski. A może Niemcy to są? Skąd jest? Nie, z Wielkopolski. Co? Z Wielkopolski. Nie są Słowacka. Jak Jokry. Na specjalne życzenie jednego z kibiców przypomnę, że sędziowie reprezentują Kolegium Sędziów przy Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej w Poznaniu. No to Poznań lubi nie, wszystko. Ale dokładnie skąd? Trzeba powiedzieć, miasto gdzie mieszka. Dobra,
Thank you.
Obiega piłkę w koło. No tylko minutę ten trener zapisze. Później zobaczymy. Musi Krzysiu mieć! Brawo!
tego mogę zapchać. Nie chcę nic jedno wiedzieć. A nie jest. Musimy to zrealizować, nie do dnia! Ale ja... W zespole gości nastąpiła zmiana. Boisko opuścił Krzysztof Szalaty grający z numerem 2, a na jego miejsce do gry z numerem 24 wszedł Miłosz Grylewski. Dobra.
Thank you.
W zespole gości nastąpiły dwie zmiany. Boisko opuścił Jakub Poterski i Kacper Zimmer. A do gry z numerem 7 wszedł Jakub Hoffman i z numerem 28 Igor Grzarzyński. W zespole gości żółtą kartką upomniany Adam Konieczny, grający z numerem 9. Nie,
Opuścił Mateusz Rozmarynowski, któremu dziękujemy za grę w dzisiejszym spotkaniu, a dobry z numerem 23 wszedł Gracjan Wysocki. Dobra, to jest
Coś koło tego.
Michał, bramkę! Okay.
Pierdolę. Odsucha, dawaj, dawaj! Brawo, panie sędzio! Nie brawo! Żółtą kartką ze swojej gospodarzy upomniany został Mikołaj Orty w ręce z numerem 10. Graj do przodu, graj do przodu! Wyszła! Duża spora! Do przodu, do przodu! Do przodu! Kubi, zagrać! Luda! Ja pierdolę. Była zmiana, bo listo puścił podpuszczalny Mateusz Spojek, a drugi z numerem 17 przed Mateusz Błażejek. Jeszcze do... Kurwa! Daj!
Rzuty do przodu. Do przodu rzuty. I w tym właśnie momencie sędzia spotkania zakończył dzisiejszy mecz po 90 minutach gry, ponad 90 minutach gry, remis 0. Dziękujemy.